Siemanko ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. I zanim ktoś napisze komentarz, to tok, to jest bluzka podomowa, w której sobie chodzę jakiś czas. Więc i wam do tego. Słuchajcie, przeprowadziłem testy również na konsoli PlayStation 5, żeby nie było, że ktoś też za jakiś czas, nie wiem, miesiąc, pół roku napisze, iż uparłem się na konsolę Microsoftu, a konsola Sony wcale nie jest taka fajna i tam też są różne babole. Jestem nieobiektywny, jestem fanboyem, no bo wojenki są, były i będą. Natomiast ja w żaden sposób nie lubię uczestniczyć w tych wojenkach i mam po prostu wywalone. Po prostu posiadam dwie konsole i gram na jednej, gram na drugiej, a że mam możliwość sprawdzenia i na jednej, i na drugiej, czyli na dziewiątej generacji, jak to wszystko wygląda, no to też powstaje drugi materiał z tego cyklu, ostatni, który mam nadzieję komuś pomoże i rozwiąże wszystkie jego wątpliwości i pomoże mu podjąć pewne decyzje, mianowicie na przykład w wyborze konsoli. No, zobaczymy. Słuchajcie, moi drodzy, wybrałem. Tutaj wybrałem mniej tytułów do sprawdzenia. O ile na Xboxa skupialiśmy się troszeczkę na przebiegu wszystkich lat, jak Microsoft tam od roku 2013 na rynku był i wszedł z Xboxem One'em. Tak w przypadku tutaj PS5 skupiłem się bardziej na PS5. Jest jeden tytuł z PS4. Jest tego mniej. Tam było, sprawdzałem chyba 8 tytułów, tu sprawdzę tylko 5 tytułów i tyle. Słuchajcie, moi drodzy, jedyny tytuł, który wybrałem z konsoli PlayStation 4 do sprawdzenia, to wyjątkowo jest Batman Return to Arkham. Znaczy, to jest Arkham City, Arkham Asylum, Remaster, więc to na PlayStation 4 wybrałem, żeby sprawdzić. Moi drodzy, porozmawiam chwilę na temat Gran Turismo 7, bo tej gry nie testowałem. Podrzucę wam link do tego materiału z wcześniejszych miesięcy. Wybrałem Ghost of Tsushima Director Cut. Wybrałem, moi drodzy, Ratchet Clanka. I wybrałem, moi drodzy, Horizon Forbidden West. To są tytuły, które są świeżutkie. To są gry sprzed 2 lat. Na tym mi zależało. Ten tytuł jest bodajże chyba z 2016. I moi drodzy, tak, zaczniemy od tytułu Ratchet Clank, czyli to był pierwszy tytuł, jaki tutaj sprawdzałem. Słuchajcie, moi drodzy, Ratchet Clank generalnie na rynku miał swoją premierę 11 czerwca 2021 roku. Ilość zapisanych danych na płycie to 33,89 GB. Oczywiście konsola była wyłączona z sieci, bez sieci offline. Tyle jest zapisu na płycie. No i tak, moi drodzy. No, powiem wam,
że konsola Sony również posiada swoje problemy. O ile w konsoli Microsoftu byłem tak pewny, bo od roku czasu ponad się gadało o tym, że wydają puste płyty, tak tytuły na PlayStation 5, no powiem szczerze, mocno mnie zdziwiły. Mocno mnie zdziwiły pewne sytuacje, pewien problem, który ma konsola Sony. Otóż, moi drodzy, w przypadku chociażby Ratchet Clank Rift Apart, zainstalujemy sobie ten tytuł normalnie z płyty, odpalimy ten tytuł, nawet działają save'y z wersji zaktualizowanej, bo ja tą grę przechodziłem jakiś czas temu, ona była zaktualizowana, czyli była spatchowana, jakby to tak powiedzieć, językiem ludzkim. Natomiast grę wywaliłem, save'y zostały, teraz ją zainstalowałem offline'owo, save'y zostały, gra się odpaliła. Z tymi save'ami nawet, na tym save'ie, natomiast moi drodzy, jest pewien problem. Otóż te save'y działają z wersji zaktualizowanej na wersji standardowej, natomiast jak na nagraniu zobaczycie, czy widzieliście już, postać lata z samą głową. Nie ma korpusu, nie ma nóg, nie ma ogonu, jest sama głowa. Restartowałem ten tytuł, odpaliłem go po raz drugi. To samo, czyli w przypadku chociażby Ratchety zapisy z gry działają, ale powodują niestety błędy tego tytułu, czyli no śmiesznie dosyć. Oczywiście to uniemożliwia wam granie, bo musicie save wywalić z konsoli i zacząć na nowym save od początku. Natomiast no, bardzo dziwna sytuacja, to tylko pokazuje, że kompatybilność save'ów aktualizowanych, czyli save'ów spatchowanych z wersji zaktualizowanej gry, niekoniecznie są kompatybilne z wersją gry standardową zapisaną na płycie Blu-ray. Także taki dziwny przypadek, jeżeli chodzi o Ratchet Clanka, natomiast oczywiście gra się odpaliła, można grać offline'owo, nie trzeba się martwić, gra jest cała na płycie. Także taki dziwny przypadek z Ratchetą. Jeżeli chodzi o kolejny tytuł, który wybrałem. Kolejny tytuł, który wybrałem, moi drodzy, to był Ghost of Tsushima wersja Direct Cut. I tu też jest bardzo dziwny przypadek. Bardzo dziwny. Podejrzewam, na tych nowszych tytułach pewnie się będzie powtarzać. Otóż, moi drodzy, Ghost of Tsushima najpierw pokazało mi 39,41 GB. Tyle też się zainstalowało, ale później jeszcze dociągało z płyty kolejną zawartość i generalnie cudzamęt do kupy. Na płycie zapisu jest 55 GB danych. Tak przynajmniej pokazał zapis. Ja miałem konsolę wyłączoną offline'owo, więc konsola nie mogła dociągnąć tych 20, powiedzmy, gigabajtów z sieci, bo była offline'owo. Napęd mielił płytę, więc najpierw zainstalowało niecałe 40, a po chwili doinstalowało kolejne i generalnie, słuchajcie, 55 GB zapisu danych Ghost of Tsushima Direct Cut. Gra natomiast debiutowała w tym samym roku co Ratchet Clank, a dokładnie to 20 sierpnia. No i, moi drodzy, z Ghost of Tsushima Direct Cut jest taki problem.
Imperium Mongołów najechało nasz dom. Są bezwzględni. Że jeżeli graliśmy w Ghost of Tsushima Direct Cut zaktualizowaną, czyli ściągnęliśmy aktualizację sieci, pograliśmy, gra się zapisała, mamy zapisy, wywalimy ten tytuł z dysku, zostawiając zapis, oczywiście gry, spaczowany, zaktualizowany, i instalując ponownie ten sam tytuł, bez podpięcia konsoli do internetu, gra wam się nie odpali. Nie odpali wam się tytuł. Dlaczego wam się nie odpali tytuł? Gdyż wyskakuje komunikat o niekompatybilności zapisu gry, który różni się od wersji, którą zainstalowaliśmy obecnie. Czyli no nie możemy w Ghost of Tsushima zagrać na zapisie zaktualizowanej gry. Czyli co za tym idzie? No musimy zaczynać grę od początku. Jeżeli chcemy grać offline'owo, zainstalujemy offline'owo. Także posiadając zapis gry z wersji zaktualizowanej, nie odpalimy gry w wersji bez aktualizacji. Musimy wyrzucić zapis, co się wiąże z tym, że utracimy wszystko, co przeszliśmy wcześniej, i wtedy dopiero gra rusza. Wtedy dopiero gra rusza, wtedy dopiero w grę można grać. Także tu jest drugi taki dziwny mindfuck i przypadek, o ile jeszcze w Ratchet Clank odpalimy tytuł na zapisie zaktualizowanym, aczkolwiek wersja gry różniąca się powoduje jakieś błędy, o tyle w Ghost of Tsushima w ogóle tej gry nie odpalimy, posiadając zapis z aktualizowanej edycji tego tytułu. Także no, tu jest problem zapisów, kompatybilności zapisów patchowanych, zaktualizowanych wersji tytułu na wersje podstawowe, które są na płycie. Także no, taka sytuacja. Na miejscu trzecim, moi drodzy, zainstalowałem sobie Horizon Forbidden West. Słuchajcie, moi drodzy, Horizon Forbidden West wychodził 18 lutego 2020 roku, 2022 roku, czyli rok temu. Zapis na płycie to 96,35 GB. Moi drodzy, Horizon po zainstalowaniu no, odpala ze strzała. Niestety jest brak zapisu gry z wersji zaktualizowanej, czyli gra nam się odpala. Przedwieczni zostali zniszczeni tysiące lat temu, a wraz z nimi całe życie. Ona pokazała mi, jak się odrodziło. Wygnana dziewczyna, nieświadoma swojej roli. To przez nią dowiedziałem się, że życie przetrwało wyłącznie dzięki cudowi technologii. Nowy świt. Offline'owo? Ale nie odpalimy zapisu, który na przykład posiadamy z wcześniejszego grania na edycji, na wersji zaktualizowanej. Także tak to wygląda. Na miejscu czwartym, słuchajcie, no tak jak mówiłem, jedyny tytuł taki sprawdzający tylko to Batman, właściwie Batman Return to Arkham. Ja tu instalowałem Batman Arkham City. 12,30 GB, premiera 18 października 2016 roku. Po zainstalowaniu tego tytułu gra odpala się z buta.
odstrzała. Niestety nie wiem jak z zapisami z wersji aktualizowanej, bo w tą grę jeszcze nigdy nie grałem. No i na sam koniec zostawiłem sobie Gran Turismo 7, którego nie instalowałem. Tutaj materiał macie link w opisie. Gran Turismo 7 jest jednym z dwóch wyjątków, które ja znam na konsoli PS5 w ogóle. Znaczy, jeżeli chodzi o Gran Turismo, to na konsoli PS5. A jeżeli chodzi o drugi tytuł, który jest takim przypadkiem dziwnym, to jest Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2 twórcy Activision wydali puste pudełka, puste płyty Blu-ray, na których są 20 MB tylko instalki. Także to jest taki przypadek i to jest w przypadku konsoli Microsoftowej i w przypadku konsoli Sony. Natomiast jeżeli chodzi o Gran Turismo 7, ja tej gry nie instalowałem, mam ją zainstalowaną, natomiast chodzi o to, że no Gran Turismo 7 bardziej jest jako usługa online'owa niż usługa offline'owa. Oczywiście możemy sobie ten tytuł zainstalować offline'owo, ale z tego co pamiętam do dyspozycji tam mamy chyba tylko 3-4 samochody i parę tras, albo w ogóle nie idzie tej gry odpalić. Nie pamiętam, musiałbym rzucić okiem na ten materiał, który nagrywałem w zeszłym roku, ale link macie w opisie. W każdym razie wiem, że jeżeli macie konsolę offline'owo, to w Gran Turismo 7 nie pogracie. Także to jest taki jedyny przypadek na konsolę Sony, który jest bardziej usługą niż grą. Natomiast głównym problemem konsoli Sony i gier na konsolę Sony to jest kompatybilność zapisów gier. Jeżeli zostawiamy zapisy gier z aktualizowanych tytułów, to jak mówiłem, typu na przykład nie wiem, Ratchet, Ghost of Tsushima, to oczywiście te gry offline'owo po zainstalowaniu je jeszcze raz z płyty odpalimy, ale kompatybilność tych zapisów może niestety sprawić, że w grze albo będą występować błędy, albo tak jak w przypadku Ghost of Tsushima Direct Cut, gry w ogóle nie możemy odpalić, bo dostajemy komunikat, że zapis gry się różni od obecnej wersji, którą posiadamy na dysku. Pewnie takich gier jest więcej. No ja już nie bardzo miałem czas to sprawdzać, ale trzeba się z tym liczyć, że kompatybilność tych zapisów na pewno występuje, podejrzewam, w 80% tytułów na konsolę Sony, aczkolwiek i tak jest lepiej niż na konsolę Microsoftu. No sami musicie przyznać, że tu dostajemy gry na płytach i te gry offline'owo możemy odpalać na konsoli Sony, możemy wyłączyć sobie internet, jeżeli ktoś ma taki kaprys. Możemy tą konsolę sobie zabrać na delegację, chociaż no, kto by chciał taką cegłę zabierać, no ale nieważne. Możemy zabrać na delegację, możemy ją zabrać na wakacje, gdzieś, gdzie nie mamy internetu, nie wiem, na bezludną wyspę, chociaż tam nie ma prądu. I możemy instalować te gry offline'owo, te gry są na płytach zapisane i możemy w te gry oczywiście grać. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że kompatybilność zapisów niestety nie będzie zgodna. Część gier się w ogóle nie odpali, a druga część odpali się, ale z jakimiś tam błędami. Natomiast po usunięciu tego zapisu, co pokazuje Ghost of Tsushima, możemy normalnie tytuł odpalić, normalnie w tytuł możemy zagrać. Także moi drodzy, no jest lepiej na konsoli Sony. Oczywiście nie twierdzę, że konsola Sony, czy to jest samo Sony. Konsola Sony. Sony za rok, pół roku, miesiąc, 2, 3, 5, 10 nie stwierdzi, że również zaczynamy wydawać puste płyty. Tak jak Microsoft. No tu nie jesteśmy pewni, tu nie możemy być tego pewni. Generalnie jedno jest pewne. Nadchodzi cyfryzacja bardzo dużymi krokami na konsolę. Moim skromnym zdaniem, jeżeli powstanie 10. generacja konsol, no to będzie ona pozbawiona już napędu, bądź może napędy będą doczepiane dodatkowo dla frików, ktoś, kto będzie chciał taki napęd posiadać, ale wszystko zmierza ku temu, by konsole tylko działały cyfrowo, gry działały tylko cyfrowo, abyśmy tylko kupowali cyfrowo, abyśmy tylko kupowali cyfrę, tylko żeby gry były w jakichś chmurach i innych dziwnych tego typu bajerach. No niestety mówię, samo kolekcjonowanie współczesnych tytułów powolutku idzie do lamusa. Microsoft jest prekursorem 9. generacji, by te pudełka po prostu już totalnie wycofywać z rynku i tylko Game Pass, tylko cyfra, głównie Game Pass. Natomiast Sony, powiedzmy szczerze, bo to są fakty sprawdzone, to nie tak, że sobie teraz gadam, bo jestem fanboyem jednej, drugiej konsoli. Sony chwilowo
jeszcze wydaje gry, zawartość gier, albo raczej twórcy ładują na te płyty zawartość gier w podstawowych wersjach. Możemy te wersje zainstalować, możemy zagrać. Problem troszeczkę z kompatybilnością tych zapisów, ale to nadal lepsze niż konsola Microsoftu. No i właściwie tyle, moi drodzy. To był ten drugi materiał z konsoli Sony. Tak jak mówię, czekam na wasze komentarze. Z chęcią je poczytam. Z chęcią z wami na te tematy mogę porozmawiać. Tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie. Kumpl Złoty, koleżanko platynowa, zostaw subskrybucję kanału, łapkę w górę, łapkę w dół, komentarzyk. No i do usłyszenia na kolejnych materiałach na moim kanale. Zaglądaj na kanał Tak Sobie Gram. Tam masz live streamy, tam masz pojedyncze jakieś gameplaye i tak dalej. Zaglądaj czasem na kanał Tak Sobie Jem, bo tam wesoły ulaniec czasem coś może ciekawego z jedzenia wam zaprezentuję. A tyle ode mnie. Dziękuję. Moc z wami. Polecam przesiąść się na retro, bo współczesną konsolę, no widzicie jak to wygląda i do czego to wszystko idzie. Nadmienię jeszcze coś o Switchu, bo też był jeden komentarz, że Switch również na Switchu jest najlepiej odnośnie pusty pudełek. Znacie, moi drodzy, Switch idzie generalnie w ogóle inną swoją polityką. Oni przede wszystkim nie patrzą na grafikę, oni wydają swoje marki cały czas w kółko, co jest tam w pewnym sensie spoko. Natomiast sprawa wygląda tak, że gry generalnie są zapisywane w całości na kartridżu. Kartridże mają maksymalną pojemność bodajże 32 GB. Na ogół gra jest praktycznie w 100% na kartridżu. Przykładowo taka FIFA 23 jest 100% na kartridżu. Pobieramy tylko 722 MB spolszczenia. Są jakieś pojedyncze przypadki, w których są wydawane podwójne gry w jednym pudełku, z czego jedna jest na przykład na kartridżu, druga jest jako kod. To mi się nie podoba, ale podejrzewam, że to są kwestie pewnie finansowe w produkcji tych kartridży. No i owszem, zdarza się, że są wydawane puste pudełka bez fizycznego kartridża, w których znajduje się tylko kod, ale jeżeli sklep jest w porządku, który sprzedaje taką grę od Nintendo, informuje w opisie, że jest tam tylko sam kod i jest to puste pudełko. Tyle. Dzięki. Elo.